Włoska Akademia Kulinarna. Najpyszniejsze kartofelki czosnkowe pod słońce. Ziemniaki do zimnej wody z solą. Ugotujemy powoli. Kroimy czosnek. Jedna główka cała. Masło klarowane do patelni. Szałwia. Czosnek, jakby by padał deszcz. Powolutku, powolutku smażimy. Kroimy kartofelki jeszcze bardzo gorące w gruble plasterki. Położymy delikatnie, żeby nie bryzgał. I gotujemy, gotujemy, smażimy na bardzo, bardzo wolnym ogniu, żeby nie spalił się. Odwracamy, kiedy są już troszkę chrupiące i pilnujemy, że nasz czosnek by nie się spalił. Ruszymy lewo, prawo i voilà, jesteśmy faktycznie gotowi. Kartofelki, troszkę sól i teraz jak masło. Pachną cudownie. Jeżeli coś takiego nie mówi do twojego serca, to znaczy, że urodziłeś się w Transylwanii. Prosta recepta, ale super smaczna. Zapraszam na następne pomysły kartoflane.